Z wielu źródeł wiemy, że miał te kontakty, że je wykorzystywał i y, miał za nie brać y, wynagrodzenia. Zresztą on miał taką opinię osoby, która robiła wszystko, żeby utrudnić postępowania. To zrobiło wrażenie na wielu ludziach, tak? No, aptekarzach przede wszystkim i na hurtownikach, którzy stwierdzili, o, to jest adwokat, który rzeczywiście ma wpływy, więc warto, y, warto się do niego udać, warto być jego klientem, warto mieć taką ochronę. Dzień dobry, Jarosław Jabrzyk, witam Państwa w kolejnym podcaście Superwizjera. Dzisiaj moim gościem jest Kamila Wilogórska, reporterka naszego programu. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o reportażu Prawnik, który handlował wpływami. Jest to reportaż poświęcony jednej postaci w zasadzie, ale tak naprawdę temat, który za tym tytułem i za tym reportażem stoi, jest o wiele większy, bo dotyczy jednej z takich najbardziej skandalicznych działalności przestępczych ostatnich lat, jakich dochodziło w Polsce. Chodzi mi o handel, wywożenie... Rzadkich leków z Polski, leków, które często ratowały życie, zorganizowały się na terenie naszego kraju grupy, było ich kilka, które w różny sposób, w różnym okresie, w różnej skali ten proceder uprawiały i skupowały leki przeznaczone dla pacjentów i wywoziły je za granicę, zarabiały na tym olbrzymie pieniądze. Pada kwota nawet 2 miliardów złotych to jest kwota strat po stronie. Polski, pacjentów, ale tak naprawdę ciężko te straty wyliczyć. I może wróćmy do samego tematu, bo to już jest nasz trzeci reportaż, w którym próbujemy i próbowaliśmy opisać charakter działalności mafii lekowej. Jak to się w zasadzie zaczęło? Bo można powiedzieć, że coś już biegła w tym temacie i ten początek, kiedy próbowałeś przeniknąć do tego świata, w cudzysłowie mafii, wielu mafii lekowych, jak on wyglądał, jakie, jakie masz... Yy, co przypominasz sobie z tamtego okresu? Mafią lekową, bo tak też, też odchodziły te przestępcze działania, zachowania media. Zaczęliśmy się interesować w 2018 roku. To wtedy ukazał się raportniku na ten temat, który obnażył skalę rozmiar działalności tych grup przestępczych, które wywoziły leki za granicę. I tak jak wspomniałeś, okazało się, że no ta skala jest ogromna. Chodziło o ponad 2 miliardy złotych. To była wartość leków wywożonych nielegalnie wtedy za granicę. I zaczęliśmy się właściwie przyglądać kulisom osobom, które były zaangażowane w, w ten proceder. To nie było łatwe, bo, ponieważ no, był ten raport, ale tak naprawdę nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, kto za tym stoi, kim no właśnie, są ludzie. To były cyferki. To tak? były, tak, to były to był... liczby, które, które robiły ogromne wrażenie, ale zastanawialiśmy się wtedy, kto za tym stoi, jak to jest zorganizowane. I wtedy pierwszy materiał robiłam z reporterką Anią Sobolewską. Dotarłyśmy do, do miejsc, gdzie, gdzie były prowadzone enzozy, które, przez które przepuszczano leki za granicę, zaraz pewnie do tego dojdziemy, jak to było zorganizowane, ale to były to były rudery, to były szopy gdzieś na wsiach, które funkcjonowały jako niepubliczne ośrodki zdrowia, i przez nie właśnie na papierze wywożono leki. Dotarłyśmy wtedy do, do lekarzy, którzy się swoimi pieczątkami podbijali dokumenty, którzy legalizowali właściwie ten nielegalny wywóz, i to były takie jedno, jedne z pierwszych prób opisania i pokazania światu i Polsce, jak wygląda jak wygląda ten proceder i kto za nim stoi. E, zaczęło się też no od... właśnie, a mhm. jakbym miał zadać takie pytanie podstawowe. E, jak gdyby ten kor przestępczości polega na czym? No bo skoro wywozimy leki za granicę, to znaczy nam się to opłaca, tak? Tak. Dlaczego komuś, kto chce to zrobić, to się opłaca? Ponieważ te leki, które były sprzedawane tutaj, za, umówmy się na przykład 100 zł, tam była przebitka... Czterokrotnie większa, czyli tam sprzedawali te leki za 400 e, złotych. A dlaczego e, taka, taka różnica? W Polsce e, była urzędowa marża, e, z którą farmaceuci, e, aptekarze mogli sprzedawać takie leki. E, Sprzedając je za granicą, nie mieli takiej sztywnej, narzuconej marży i mogli je sprzedawać wielokrotnie więcej. Więc stąd też się wzięła ta różnica. Ale chciałabym jeszcze wrócić do samego początku, bo to jest coś, co na długo pozostawało mi w pamięci, i coś, co wróciło też, przygotowując ten materiał w tym roku. To jest sprawa śmierci farmaceutki z Parczewa. Od tego też się wszystko zaczęło. Tak? Zaczęliśmy się interesować tą sprawą. Wiele lat temu farmaceutka Sparczewa popełniła samobójstwo. E, popełniła samobójstwo, ale wcześniej wyniosła z faktury z apteki i złożyła zawiadomienie o tym, że no, w tej aptece dochodzi do takiego nielegalnego procederu. I właśnie ta sprawa, zawsze jak o niej mówię, mam taki, takie dreszcze, e, wróciła też w, tej, w, tej, w tym materiale, który przygotowywaliśmy teraz. Wydawałoby się o kimś zupełnie innym, a jednak ten sam człowiek. Również pojawił się w tamtej sprawie, ponieważ był powiązany z, z tymi aptekami, które już wtedy uczestniczyły w, w tym nielegalnym obrocie. Mówię już wtedy, bo to było 11 lat temu. Wtedy też było śledztwo prowadzone w tej sprawie. Policja lubelska rozpracowała właściwie całą grupę, która zajmowała się wy, wywozem. Namierzyła apteki, namierzyła hurtownie. No i osoby, które za tym stały. Był tam też Jacek M do wymieniany... naszego reportażu tak, główny. Tak, tak. I śledztwo zostało umorzone. I to był 2013? 2013 czty... rok, kiedy ta, sprawa, kiedy ta sprawa została umorzona. Ja rozmawiałam z policjantami, którzy byli zaangażowani w tę sprawę. Oni byli, no, mówiąc kolokwialnie, wkurzeni, bo się napracowali. To, był to, to, że oni rozpracowali te kulisy, te, te osoby, mieli faktury, mieli wszystko właściwie, podali to na tacy. Prokuraturze, która to, tą sprawę umorzyła, no, to byli bardzo zawiedzeni, tak, że tak, tak to wyglądało, że nikt nie poniósł odpowiedzialności. W tle I był była właśnie śmierć. to był taki moment, o którym możemy powiedzieć, że to był taki początek mafii lekowej w Polsce. Tak, tak. Czyli już na tym etapie prokuratura mogła wkroczyć i mogła zacząć tego rodzaju proceder rozpracowywać, ale, ale przepisy śledztwo. były niejasne. Tak. Bo, to właśnie dlaczego? Skąd, skąd to umorzenie wtedy jeszcze? No, prokuratura to tłumaczyła w ten sposób, że przepisy były niejasne. Tam chodziło o, o właśnie o to, czy, czy apteka, czy hurtownia ma e, możliwość działania ze względu na posiadane zezwolenie bądź nie. E, te apteki, które były zaangażowane w nielegalny obrót, miały zezwolenie, więc nie można było ich ukarać. Sprawa była... Później sprawdzana przez prokuraturę krajową, wiele lat później, czy tam wszystko było w porządku w tym śledztwie, raczej w umorzeniu tego postępowania, i rzeczywiście no tutaj nie można było robić zarzutu co do prokuratora prowadzącego to postępowanie. Jednak wtedy postanowiono zmienić przepisy. Ale przy okazji wylano dziecko z kąpielą, ponieważ coś, co było przestępstwem do tej pory, czyli ten nielegalny obrót. To się nazywa odwrócony łańcuch dystrybucji leków, no bo normalnie jest tak, że hurtownie sprzedają do apteki, apteki sprzedają do pacjentów. Tutaj nielegalny obrót polegał na tym, że z aptek leki wyjeżdżały do hurtowni i, i tutaj było to przestępstwo, coś co było mm. niedozwolone. Ale potem zmieniając prawo, jak gdyby zalegalizowano to, że można było to robić. Nie, nie można było tego robić, tylko że y, 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 stało się to deliktem administracyjnym. Aha. Czyli nie groziła już za to kara więzienia, tylko no, było to określane jako wykroczenie i za to groziła kara grzywny. Do 500 tysięcy złotych, o ile się nie mylę, że tak się stało, to dopiero zostało zauważone na dalszym etapie. Nikt nie poniósł konsekwencji. Ale ten mhm. 2013 rok to był rok, kiedy. Już jakieś służby państwa miały wiedzę na temat tak. tego, że taki proceder istnieje, tak? mogły podjąć jakieś starania, żeby to powstrzymać, tak? ale tak naprawdę to był dopiero początek i ten prawdziwy rozkwit, nastąpił potem, tak? czyli tak. instytucje państwa nie zadziałały w tamtym momencie. Ale jeszcze chciałbym dopytać o to, z czego wynika to, że ten sam lek tego samego producenta kosztuje w Polsce 100 zł, a na przykład w Niemczech, w Holandii 300 zł. Yy, jaka jest geneza tej, tej różnicy cenowej? Geneza jest taka, że tak jak wcześniej Ci wspomniałam, że są te sztywne marże narzucone Czyli po jakiej mają. Czyli nasz aptekarz nie może sobie po dowolnej wywindować ceny? Nie, nie, nie. On ma sztywną marżę. Ale to też wynika z umowy pomiędzy państwem, a. Koncernem farmaceutycznym, ta też kwota, po jakiej jest sprzedawana w Polsce, jest negocjowana. I, i właśnie stąd to wynika. Ma być ona atrakcyjna dla polskich pacjentów raczej stąd dostosowana jest... do siły nabywczej, tak? tak? Czyli tak. nie może być po prostu za wysoka, żeby ten lek był dostępny dla pacjenta. Tak. I co raportniku powiedział na temat tego mechanizmu i tego procederu, który był tym odwróconym łańcuchem dystrybucji? Gdybyśmy mogli sobie w paru zdaniach. Opisać, do czego doszli kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli. Że skala jest ogromna, że przestępczy proceder kwitnie w najlepsze, że państwo nie potrafi sobie z nim poradzić, że na terenie kraju działa być może nawet kilkadziesiąt grup. Powiązanych ze sobą, współpracujących ze sobą, zajmujących się tym procederem, że być może nawet 50% aptek jest w to zaangażowanych. W związku z tym, że no tak właściwie nikt tego procederu nie ścigał. W tym raporcie nikogo właśnie takie gorzkie było podsumowanie, że państwo sobie z tym nie radzi, nie potrafi sobie z tym poradzić też ze względu na przepisy, ze względu na trudność tej materii, na to, że. Nikt tego nie rozumie. To też nam przyznawali niektórzy prokuratorzy czy policjanci, którzy po, potem już zajmowali się tą sprawą, że, że musieli tłumaczyć niektórym śledczym na terenie kraju, czym jest ten proceder i dlaczego on jest tak ważny. Było też tak, że prokuratorzy, i to też było w raporcie, nie, nie widzieli przestępstwa, nie widzieli zagrożenia i przyjmowali to, jak się tłumaczyli przestępcy. Że jest wolny handel, że mogą to sprzedawać po takiej cenie. E, dopiero potem w 2019 roku okazało się, jak bardzo jest to groźne, kiedy pacjenci nie mieli e, dostępu do ważnych, ratujących życie i zdrowie leków. Bo mówimy się, że to jest taka przestępczość białych kołnierzyków, prawda? To są lekarze, to są właściciele aptek, to są prawnicy. To są ludzie, którzy w żaden sposób nie kojarzą się ze światem przestępczym. Tak po prostu tłumaczyli tak. to w ten sposób. To jest legalny biznes. Mamy prawo to robić. Tak. Tak, 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 tak w ten sposób oni też to tłumaczyli. Mafialkowa to jest bardzo szerokie pojęcie i ja rozmawiając z ludźmi zaangażowanymi w ten proceder, napotkałam się też z takim argumentem, właściwie z takim zarzutem do nas do mediów, że my wszystkich wrzucamy do jednego worka. Tak, wśród nich są lekarze, którzy w tym uczestniczyli, są farmaceuci, są aptekarze, są kierownicy aptek, którzy wykonywali polecenia, właścicieli aptek, hurtownicy, ale są też osoby, które mają bogatą przeszłość kryminalną, skazywani byli za inne przestępstwa, na przykład kradzieże samochodów, bo to były też takie osoby zaangażowane, które. W pewnym momencie zobaczyły w wywozie leków dochodowy biznes i przerzuciły się na, na, na tego rodzaju biznes. Eee, no. I tu I poza rok. tym, właśnie bo mamy tak, pacjentów w Polsce, którzy nie mają dostępu do leków. Czyli mamy jedną krzywdę. Potem tak. mamy przestępstwo w postaci ludzi, którzy na tym zarabiają, czyli ci, którzy są powiedzmy w tych grupach przestępczych, którzy zarabiają olbrzymie pieniądze, miliony złotych tak. tylko na tym transferze leków, ale jest też jeszcze trzeci aspekt przestępczy, mianowicie te leki były składowane, tak jak powiedziałaś, w stodołach, w shopach, w nieodpowiedniej temperaturze, w jakichś magazynach i trafiały do jakichś pacjentów na zachodzie i sta mogły stanowić dla nich zagrożenie. Tak? Czyli to też jest jak gdyby zupełnie nieopisane, nie ujęte yy, w badaniu tego procederu aspekt. Tak? To jest tak. nie wiadomo, co się z tym stało. Tak? No chyba w tej sprawie naj najbardziej takie yy, uderzające jest to, że nie wiemy Jakie skutki wywołało zażycie tych leków? Być może były osoby, którym pogorszyło się zdrowie, albo leki nie zadziałały, a może skutkowało to śmiercią pacjentów na zachodzie. I chyba to najbardziej boli, że nikt tego nie zbadał, nikt się tym nie przejmował. W tym naszym materiale jeden z uczestników tego procederu właśnie podkreślał, że nikogo to nie obchodziło. Ważne było, żeby wywieźć jak najwięcej tych leków na zachód i je sprzedać. I, I to było najistotniejsze dla. dla, dla no, dla osób zaangażowanych w ten proceder, dla mafii lekowej. Polskie służby no, też nie mogły w tej kwestii zadziałać, no bo to dotyczy pacjentów na zachodzie. A z kolei. Prokuratura na zachodzie mówię tutaj na przykład o Holandii, gdzie te leki trafiały. Ktoś tam badał w ogóle jakieś aspekty sprawy tego nielegalnego wywozu leków z Polski. Podobno Miałeś kiedyś się interesowali tą sprawą, ale aczkolwiek nie, nie ma żadnego śledztwa. Nikt się tą sprawą nie zajmował. Ja sama też na początku przygotowując ten reportaż, na początku. Tego śledztwa dziennikarskiego próbowałam się skontaktować z prokuraturą w, w Holandii, ale również odbiłam się od drzwi. E, więc ta kwestia została zupełnie niezbadana, aczkolwiek w akcie oskarżenia, który jest, został napisany przez prokuratora z Gdańska, który tą sprawę rozpracowywał, jest też przytoczony, przytoczona opinia biegłego, który mówi, Porażających skutkach yy, mówię o farmaceucie, który, który tam się wypowiadał, yy, o porażających skutkach możliwościach, jakie te leki przechowywane w nieodpowiedniej temperaturze mogą wywołać na, na, na potencjalnych odbiorcach, na pacjentach, czyli jest sygnał z Polski, że rzeczywiście mogło to być szkodliwe. Musi ktoś to zbadać na Zachodzie, czy i y, w jaki sposób y, zadziałało to na pacjentach zachodnich. Czyli to jest ten wielki taki znak zapytania, że my do końca nie wiemy i nikt na razie tego nie wie. Prawdopodobnie nikt tego nie zbada, że skutkiem działalności mafii lekowych w Polsce mogło być to, że na Zachodzie wielu pacjentów było źle leczonych, wielu na przykład mogło nie przeżyć na przykład tej tak. terapii tak? Tak. Y, albo nie skutecznie nie nie wrócić do zdrowia tak? Tak. przez to, że tak. te leki były wadliwe, przez to, że były źle wywożone, transportowane. Ale tak, tak jak powiedziałaś, mówimy o mafii lekowej jako o zbiorowości. Tak? Ale tych grup, bo de facto taką, e, taki wywóz <coughs> można było zrobić w takiej mikroskali. tak? Jedna apteka, jeden wywóz, jedne kontakty gdzieś tam na Zachodzie. Czyli tych takich potencjalnych grup mogło być tyle, ile jest aptek w Polsce de facto. Tak, tak Które to robiły. ale najczęściej ale... one ze sobą współpracowały. E... No, też te grupy dążyły do tego, żeby tych aptek było jak najwięcej. One były zakładane też w takich miejscach, w takich miejscach które właściwie nie przenosiły żadnego dochodu, nie powinny mieć dużo pacjentów. Czyli takie fikcyjne apteki, tak? Tak, żeby takie być gdzieś tam w tym w łańcuchu jako podmiot. Jako podmiot, żeby były, funkcjonowały no, i generowały jak najwięcej zysku, żeby jak najwięcej leków przez nie można było przepuścić. Kiedy prokuratura się zorientowała, że coś jest nie tak? Kiedy tak. Naprawdę z odpowiednią uwagą, atencją i z odpowiednimi środkami zaczęto prowadzić te postępowania przeciwko różnym mafiom lekowym. Myślę, że to był rok 2016, kiedy tak naprawdę zauważono, że problem jest ogromny i że w przyszłości mogą wyniknąć z tego poważne kłopoty dla polskich pacjentów. Wtedy też e, zaczęto koordynować te postępowania na terenie całego kraju e, z ramienia prokuratury krajowej i przeglądać się e, poszczególnym postępowaniom. Wiem, że w pewnym okresie było ponad 200 takich postępowań dotyczących e, mafii lekowej. W tym momencie jest ich 47. Wiele z nich. Wiele z tych postępowań w przyszłości zakończyło się umorzeniem. Być może też dlatego prokuratora tak, z, z takiego centralnego punktu zaczęła się im przyglądać. Yy, ale takim... Czyli były mm -hmm. prowadzone postępowania, ale bez finału. Tak, tak? W tak. końcu uznano, że musi jakaś prokuratura, jednostka wyższego rządu się tym zająć. Media biły na alarm, że, że to jest sprawa, która, yy, której należy się przyjrzeć. Yy, I myślę, że dlatego też prokuratura zadziałała w tej sprawie. No, ale jak, jak to jest z polskim wymiarem sprawiedliwości, działała wolno. E... Właśnie jak wyglądało to śledztwo prokuratorskie? To główne. To główne, czyli to największe. Tak. To Bo tych największe. śledztw jest teraz tak. ponad 40, tam około 50-47 chyba. E... To śledztwo prowadzone przez prokuraturę regionalną w Gdańsku, ono było chyba takim, no jest dalej największym śledztwem w całej Polsce. W pewnym etapie było ponad prawie 40 osób podejrzanych w tej sprawie. I ono, mam wrażenie, że napędziło też inne prokuratury, że inne prokuratury zobaczyły, że, że można, że można że zrozumieć trzeba. ten mechanizm i że trzeba. Tak. I, I to, to było no, też, mi się wydaje, takim kolejnym momentem przełomowym, jeżeli chodzi o podejście prokuratury do, do, do tego rodzaju przestępczości. Rozpoczęto śledztwo. Jaki był jego finał? Jaki finał mamy po 8 latach od rozpoczęcia tego śledztwa? Co ustalono? Co ustaliła prokuratura w tym śledztwie? Czyli śledztwo Prokuratury Regionalnej w Gdańsku to jest największe śledztwo do tej pory w Polsce. Tak. Na pewnym etapie było ponad 30, prawie 40 osób podejrzanych w tej sprawie. Część tej sprawy wyłączono, poszedł akt oskarżenia, na ławie oskarżonych zasiada Ponad 20 osób, z czego 13 już e, usłyszało wyroki. Głównie są to farmaceuci, którzy pracowali w tych aptekach uczestniczących w tym nielegalnym obrocie, czyli pracownicy tych, tych aptek. Jest informatyk e, również, e, czyli już mamy pierwsze wyroki w tej sprawie, ale to śledztwo też dotyczy takiego wąskiego zakresu. Tego rodzaju przestępczości w Polsce, bo dotyczy Grupy Gdańskiej i Grupy Warszawskiej, które ze sobą współpracowały. Grupa Gdańska miała apteki, Grupa Warszawska miała hurtownię, razem połączyli swój biznes i wywozili leki za granicę, najpierw do Czech, a potem dalej do Wielkiej Brytanii i Holandii. Ale z tego śledztwa zrodziło się nowe śledztwo, nowe postępowanie, o czym jest też nasz materiał, i ono dotyczy powoływania się na wpływy. Oprócz tego postępowania w Gdańsku toczą się również inne postępowania, które dotyczą również innych aptek, innych hurtowni e, działających na terenie kraju. E, no ale właśnie to śledztwo gdańskie, prokuratury w Gdańsku, prokuratury regionalnej, ono jest do tej pory największe i takie najgłośniejsze, jeżeli chodzi o. o yy, postępowania prokuratury w Polsce. Tak, i to śledztwo dotyczące powoływania się na wpływy jest na wczesnym etapie, tak jak mówi prokurator, który tak. je prowadzi. I ono dotyczy wprost głównego bohatera Twojego reportażu, Jacka N., tak? Tak. czyli osoby, która, no jej rola tak naprawdę wciąż nie jest do końca znana, tak, ale m, tak jak y, pamiętam, w 2019-18 roku widzieliśmy, że ta osoba w tej sprawie jest, ale nie znaliśmy jego roli, tak, teraz cały czas wiemy o nim coraz więcej i więcej możemy więcej na ten temat powiedzieć, i o tym właśnie opowiada twój reportaż. I gdybyśmy mieli teraz opowiedzieć o postaci Jacka N na tle tej mafii lekowej, tak. Kim on był? Skąd on przyszedł? Jak się znalazł w ogóle w tym towarzystwie, która, które zajęło się reeksportem, wywożeniem leków za granicę? Postać Jacka N właściwie. Mm... Cały czas odkrywałyśmy, najpierw z Anią Soboleską, przygotowując dwa materiały, do teraz, kiedy ukazało się kolejne oblicze tego adwokata, a wcześniej prokuratora. O Jacku N. usłyszałyśmy, przygotowując pierwszy materiał, że jest taki prężnie działający adwokat, do którego zgłaszają się wszystkie apteki hurtownie w Polsce, które mają do czynienia z nadzorem farmaceutycznym, to znaczy zostały przyłapane na nielegalnym obrocie. I właściwie tyle słyszałyśmy o nim na początku. Jak zaczęłyśmy zgłębiać temat, dowiedziałyśmy się, że jest to człowiek, który kojarzy apteki i hurtownie i wskazuje, w jaki sposób wywozić leki, przez jakie podmioty przepuszczać, mówiąc kolokwialnie, leki, żeby, żeby było to niewidoczne dla nadzoru farmaceutycznego. Jacek w przeszłości, tak jak wspomniałam, był, teraz jest adwokatem, a w przeszłości był prokuratorem bardzo ważnym prokuratorem, bo on był naczelnikiem e, Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Czyli to jest jedna z największych jednostek prokuratury w ogóle. Tak. I, I kiedy i... on został? E, Czyim protegowanym był? E, Zbigniewa Ziobry. W tamtym czasie. W tak? tamtym czasie. On go... E, bo tutaj mówimy o latach pierwszego rządu PiSu, tak? tak? Czyli 2005, 2007. 2007. Wtedy prowadził głośną sprawę doktora Mirosława G. Kardiochirurga e, oskarżonego o tak. Ale on był oskarżycielem w tej sprawie, tak? tak, Jacek N. Tak, tak. to był jeden z ważniejszych prokuratorów w tamtym czasie. I e, potem, rok później, okazało się, że Jacek N jest w GIF-ie, w głównym inspektoracie farmaceutycznym. Ale to już po zmianie władzy. Po zmianie władzy. Trafia do GIF-u, zakłada własną kancelarię, staje się adwokatem, a w GIF-ie był osobą, która, która projektowała decyzję wobec podmiotów farmaceutycznych, decyzje z ramienia. Inspekcji farmaceutycznej. A z tego, co nam mówili jego współpracownicy, po godzinach doradzał podmiotom, wobec których GIF prowadził postępowania. Więc tutaj mamy jakiś jawny konflikt interesów. Czyli, o, czyli tak naprawdę on e, odpowiadał za tą stronę prawną w głównym inspektoracie farmaceutycznym. Pisał, tak, może był, nie pisał pisma, ale. Pisał pisma, pisał był doradcą. Pisma on projektował te, te decyzje. Które wydawał Gif wobec tych podmiotów, a, jak, a potem doradzał, w jaki sposób działać wobec. Były objęte tymi pismami. Tak? Tak. Czy, czy apteką, czy hurtownią, bo Gif akurat zajmował się hurtowniami. To była pierwsza informacja, taka, którą usłyszeliśmy o, o Jacku N, która nas zbulwersowała, i postanowiliśmy drążyć dalej. Po czym dotarliśmy do farmaceutów, którzy mówili, że Jacek N. ich reprezentował jako adwokat przed inspekcją farmaceutyczną, ale im mówił, w jaki sposób mają działać, żeby właśnie ukryć tą nielegalną działalność przed inspekcją farmaceutyczną. Czyli mówił, sprzedajecie do tej i do tej hurtowni. Kojarzył te hurtownie, te podmioty ze sobą, koordynował te działania. Co ale się potem okazało, że to, to nie koniec. Jacek N. sam zakładał hurtownie na słupy, na swoją ciocię, o której, no, której mamy relację Czyli w, w tym materiale. Czyli potem jak wszedł do tego gifu, zobaczył jak to jest duży biznes i na początku zorientował się jak to działa, jak to zaczął doradzać, a potem sam wszedł? W, w ten biznes farmaceutyczny, ten biznes. tak, wiedząc już jakie są przepisy, jak działa, jak działa inspekcja. Co można zrobić? Gdzie są luki, które można wykorzystać? To on wpadł na pomysł wykorzystania tych niepublicznych ośrodków zdrowia w, w tym biznesie farmaceutycznym. To działało tak, że, tak jak mówiliśmy, schemat był z apteki do hurtowni i za granicę. Po czym państwo próbowało ten proceder zatrzymać różnymi przepisami. Jacek N. wymyślił właśnie, żeby stworzyć niepubliczne ośrodki zdrowia na jednym NIPie z hurtownią, i wtedy apteka nie sprzedaje do hurtowni, bo nie mogła sprzedawać do hurtowni, sprzedaje przecież do niepublicznego ośrodka zdrowia. A to, że on nie istniał, no to była druga jakby mhm. sprawa. Tak? I dzięki temu, dzięki temu zabiegowi leki mogły być sprzedawane, powiedzmy to legalnie, wykorzystując lukę w przepisach za granicę. To on, on to wymyślił, będąc w GIF-ie, bo wiedział, Czego szuka inspekcja farmaceutyczna? Czyli tak naprawdę to jest taki typowy przykład człowieka, który był po tej państwowej stronie, stronie urzędowej, potem całą tą wiedzę wykorzystał do tego, tak. kiedy już był po drugiej stronie. Tak, Jak ten system oszukać? Tak? Tak. Mówiłem, mówimy na podstawie oczywiście zarzutów, które zostały sformułowane. Wobec niego przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku. Tak, tam, tam ma zarzuty uczestnictwa w y, zorganizowanej grupie przestępczej oraz utrudniania postępowania, bo prokuratura bada taki wąski wycinek, czyli tylko tą sprawę gdańską, y, grupę gdańską i grupę warszawską, ale Jacek przejawia się przewija się w innych śledztwach. Czyli kiedy mówimy i piszemy prawnik, który handlował wpływami, to mamy w tej pierwszej linii te kontakty po stronie GIFu, po stronie całego. Tego nadzoru farmaceutycznego. Ale to tak. nie wszystko oczywiście. No bo już powiedzieliśmy, że był prokuratorem, czyli miał kontakty w organach ścigania również, tak? tak z uwagi na bardzo szerokie swoją kontakty. wysoką funkcję. Tak. Coś wiemy na ten temat bliżej. Całkiem sporo. Wiemy, że w tym czasie, kiedy jeszcze był w GIF-ie, szkolił funkcjonariuszy CBA. Wiemy, że przeszkolił co najmniej kilkadziesiąt osób w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Wiemy, że miał kontakty z ABW. Wiemy, że ci funkcjonariusze i z CBA i z ABW pojawiali się w tamtym czasie w jego kancelarii, ale to też nie wszystko. Wiemy, że wiele lat później z ważnymi, byłymi dyrektorami już CBA, również miał kontakt nie tylko towarzyskie, zawodowe, bronił jednego z Krzysztofa nich, B. Krzysztofa B, tak, w aferze gruntowej. Czyli w jednej z najważniejszych spraw, jakie w tamtym czasie działy się w Polsce, tak, w której tak. oskarżony jest i Mariusz Kamiński, i Maciej Wąsik. Tak. To jest sprawa o, y, o przekroczeniu uprawnień w sprawie tak zwanej afery gruntowej. Tak. I on tam był jako obrońca jednego z oskarżonych. Jako obrońca tak? jednego z oskarżonych. Zadajmy Krzysztofa teraz, B., który został niedawno zresztą ułaskawiony przez, przez prezydenta Andrzeja Dudę. Y... Tak, tak. Czyli to jest tak naprawdę osoba z bardzo bliskiego kręgu ludzi, którzy przez wiele lat y, sprawowali władzę w tym kraju, tak. Tak. Tak, i te związki są bardzo niepokojące w kontekście tych zeznań, które e, padły już nawet w tym śledztwie, e, w, śledztwie w, 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 w tym postępowaniu, które jest już w sądzie, e, ponieważ tam e, wynika z zeznań osób, które... które... Wynika z zeznań, ale ty też z tymi hmm. osobami rozmawiałaś, tak. prawda? To nie jest tak, że one tylko zeznały w prokuraturze, ale też dotarłaś do nich. I jaki model działania się z tego wyłania? Jack, model działania Jacka N? Przede wszystkim... E, Taki, że powołując się na, na wpływy, Jacek N namawiał do tego, żeby aptekarze i hurtownicy zawierali z nim umowę, żeby mógł być ich pełnomocnikiem. E, mówił im, że ma szerokie kontakty, że jak coś się będzie działo w, w służbach, przeciwko nim jakieś postępowanie, służby zaczną się nimi interesować, to on będzie wiedział. E, ci, którzy nie byli do końca przekonani, słyszeć mieli z kolei, że na każdego coś się znajdzie i że warto z nim trzymać, ponieważ kto jest klientem jego kancelarii, może czuć się bezpiecznie. To też takie szokujące słowa na kogoś, kto jest przedstawicielem zawodu zaufania publicznego, jak adwokat, bo to Bardziej by pasowało do, do mafioza niż, niż do, do adwokata. Czy on sprzedawał bezpieczeństwo? Sprzedawał bezpieczeństwo. Nie, rozmawiałam z tymi osobami, które płaciły Jackowi N za tak zwaną ochronę, za informacje, za to, czy. No, za bezpieczeństwo, tak? Bo to były osoby, które były zaangażowane w ten nielegalny obrót, nielegalny handel lekami i. no... Mówiły, że Jacek roztaczał taką wizję przed nimi, właśnie tego, że on może wszystko. Że on, jedna z nich nawet mówiła, że on się chwalił, że ma pełnomocnictwo od samego Mariusza Kamińskiego. Nie wiemy, czy tak było, ale rzeczywiście on się te często na te kontakty powoływał. On też taki, one to określiły, tworzył taką wizję, otoczkę, teatr. Dzwonił przy nich na przykład do Ernesta Bejdy, żeby pokazać, jak szerokie są jego kontakty, układy w tym Ale środowisku. Czy on na przykład służb. wiedział o tym, że jest na celowniku służb i być może będzie zatrzymany, tak? Tak, właśnie. My próbowaliśmy się zastanowić w tym reportażu, czy, czy wiedział, czy próbował tylko naciągnąć swoich klientów na to, żeby, żeby ich reprezentować. Od kilku osób usłyszałam, że. Jacek M. miał powiedzieć, że on wiedział, że będzie zatrzymany. Świadczyć też o tym, że faktycznie mogło tak być. Może też jego zachowanie tuż przed, przed zatrzymaniem, na kilka miesięcy przed zatrzymaniem, bo on rzeczywiście zachowywał się tak, jakby miał być podsłuchiwany, obserwowany. Zresztą sam to mówił, że chyba służby już za mną chodzą. On jak się spotykał ze swoimi klientami. Krążył, na przykład w galeriach handlowych, gdzie jest dużo ludzi, gdzie jest dużo głosów, gdzie trudno kogoś podsłuchać. E, nie siedział w miejscu, nie, nie, nie stał w miejscu, cały czas starał się chodzić. To mogłoby świadczyć o tym, że faktycznie miał wiedzę, bo rzeczywiście w tym czasie e, toczyło się postępowanie w, w jego sprawie, gdzie no, policja i prokuratura już się nim interesowały. Ale wpływy też miał. E... I je demonstrował, bo jest y, znany ten y, przypadek apteki we Włocławku, tak? gdzie nagle apteka podejrzana o nielegalny wywóz leków staje się obiektem dochodzenia wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego. Wojewódzki inspektorat farmaceutyczny wchodzi do tej apteki i co się dzieje dalej? Ma, Wojewódzki inspektorat ma kłopoty. A potem GIF ma kłopoty, dlatego że prokuratura e, nawet nie przesłuchała aptekarza, który był za e, podejrzany, e, może to za duże słowo, bo jeszcze przecież nie, nie usłyszał zarzutów, ale podejrzewany, podejrzewany. był o, tak. o ten nielegalny obrót, tylko zajęła się e, e, urzędnikami, którzy mieli czelność e, wejść do tej apteki i ją skontrolować, więc e, to... Z jednej strony... Jaką rolę w tym odegrał Jacek N.? Jacek był osobą, która reprezentowała tą aptekę, aptekarza podejrzewanego o nielegalny obrót lekami i on wszedł z policją do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego i przeglądał dokumenty. To też wiemy od urzędników, którzy wówczas pracowali w Głównym Inspektoracie. To, to była informacja, która no, działała na urzędników paraliżująco, i y, utwierdziła ich w przekonaniu, że on może wszystko i faktycznie jest niebezpieczny. Zresztą on miał taką opinię, osoby, która robiła wszystko, żeby utrudnić postępowania, y, pisała różne pisma po to, żeby zasypywała ich takimi różnymi y, abstrakcyjnymi pismami, po to, żeby, żeby ich zmęczyć. Y, a ten przypadek to było takie demonstracyjne pokazanie możliwości Tego, tak? co i to może. zrobiło wrażenie na wielu ludziach. Tak? No, a aptekarzach przede wszystkim i na hurtownikach, którzy stwierdzili: o, to jest adwokat, który. Rzeczywiście ma wpływy, więc warto, y, warto się do niego udać, warto być jego klientem, warto mieć taką ochronę. Czyli on tymi swoimi działaniami tak naprawdę zbudował taki obraz wszechmogącego, trochę tak? tak? tak. Osoby, która ma realnie te kontakty, bo realnie znał tych ludzi, tak? Realnie Na najwyższych znał... szczeblach władzy. Tak. Y, w kancelarii też y, gościli u niego oficerowie różnych służb, tak? Tak. którzy oferowali jakieś. Rzeczy. Tak, oferowali na przykład sprzedaż billingów, dostęp do telefonów, podsłuchiwanie telefonów za kwotę tam 4000 zł, bo taką też kwotę usłyszałam. Od... To zeznają świadkowie, tak? Tak, 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 to, to, to powiedzieli nam świadkowie. To przede wszystkim, no, oferowali właśnie dostęp do informacji, jeżeli służby by się interesowały. To, to też były takie. Bulwersujące, e, dosyć propozycje, mm, więc wychodzi na to, że rzeczywiście Jacekan mm, no, z, z, z wielu źródeł wiemy, że miał te kontakty, że je wykorzystywał i y, miał za nie brać y, wynagrodzenia. Tak. I to skrupulatnie prowadzone śledztwo, do czego doprowadziło? W końcu usłyszał zarzuty, tak? Został zatrzymany. Jaki był ciąg dalszy? Został zatrzymany i został aresztowany. Aresztowany na pół roku. On miał bardzo wysokie poręczenie majątkowe, bo e, milion złotych. I e, gdy był aresztowany. Siedział w celi z mężczyzną, który potem zeznał w prokuraturze, że Jacekan miał się odgrażać na jednym ze świadków, współpodejrzanych, właściwie na jego córce, bo on miał go namawiać, że, żeby oblał kwasem dziecko, córkę jednego z najważniejszych świadków w tej sprawie, który go obciążył, a wcześniej jego przyjaciela. Miał też grozić prokuratorowi. Po pół roku Jacekan jednak. Wyszedł z tego aresztu, tą sprawę podżegania właśnie do, do oblania kwasem, tych gruźb bada jedna z prokuratur na terenie kraju. W tej sprawie mam wrażenie, że się nie dzieje zbyt wiele. Sprawa toczy się od trzech lat. Wiem, że miały być jakieś badania wariografem, ale do nich nie doszło. I właściwie nie wiemy, na jakim jest etapie. Nie, wiemy, nie mamy żadnych więcej informacji, ponieważ ich prokuratura, prokuratura nie chciała udzielić więcej informacji. A Jacek N., po tym jak opuścił areszt, jest osobą, która no, dalej pełni e, urząd adwokata. Czy znaczy prowadzi praktykę adwokacką? Tak, tak. bez przeszkód. Prowadzi a, praktykę adwokacką, zmienił tylko adres kancelarii, dalej reprezentuje e, farmaceutów e, przeciwko inspekcji farmaceutycznej i właściwie no, cieszy się poważaniem. Jakie ma zarzuty przed sądem? To są bardzo, bardzo poważne zarzuty, bo to jest udział w grupie przestępczej. Oraz utrudnianie śledztwa. Prokuratura zarzuca mu to, że reprezentując farmaceutów z Gdańska, którzy wpadli na gorącym uczynku, ponieważ prokuratura zatrzymała im leki w magazynie, który nie był nigdzie zgłoszony nie, te leki nie powinny tam być one były przechowywane właśnie w skandalicznych warunkach. Jacek N. próbował stworzyć tak zwany dział farmacji szpitalnej czyli dogadać się z grupą drugą, drugą grupą przestępczą. Podpisać dokumenty antydatowane i udawać, że w tym miejscu miał być dział farmacji szpitalnej, którego no, według prokuratury absolutnie nie było. To też jest właśnie to ujęte w tych zarzutach, które, które postępowały. Ale tak naprawdę to jest pierwsza, pierwszy wątek tego postępowania. tak? tak. Jeszcze się wiele rozumień pierwszy... wydarzy, bo są powyłączane sprawy z tego tak. głównego śledztwa. Między innymi właśnie to ten wątek dotyczący powoływania się na wpływy. Tu jeszcze Jacek nie usłyszał żadnych zarzutów. To jest świeża sprawa, ale myślę, że ona będzie no, dość wynikliwie wyjaśniana. Na kogo się właśnie powoływał, jak często bywał w CPA, z kim i komu przekazywał pieniądze, które miał brać od swoich klientów czy współpracowników za tak zwaną ochronę służb. Czyli tak naprawdę wciąż jesteśmy w środku tej sprawy i ona jeszcze się będzie jakiś czas toczyć, będą nowe informacje. I z tych postępowań, i z tego jak sprawa yy, i pytanie, kiedy oczywiście będzie miała swój finał w postaci wyroku skazującego bądź uniewinnienia, tak? Jeszcze sąd musi te, te dowody ocenić. Ale gdybyśmy teraz mieli wyjść trochę szerzej, czy teraz w 2024 roku wciąż mamy jakieś sygnały, że może dochodzić do czegoś podobnego jak ten wywóz leków sprzed kilku lat, tak? Czy, czy to dalej w jakimś zakresie działa, czy już postawiono tamę temu procederowi? No ja próbowałam tę sprawę badać e, i, i rozmawiałam z farmaceutami, którzy też zresztą byli zaang w, zaangażowani przed laty w ten nielegalny wywóz. Jedni twierdzą, że tak, że to dalej działa, tylko e, znaleziono inne sposoby na to, żeby wywozić te leki z Polski, e, tworząc między innymi filie hurtowni za granicą, mm, dzięki czemu można je legalnie do swojej hurtowni, która ma siedzibę za granicą, wywieźć i, i sprzedać dalej. No, inni twierdzą, że przepisy są no, teraz tak skonstruowane, że część się wystraszyła kar wysokich, bo jeżeli mówimy o wywozie leków znacznej wartości, to nawet może grozić do 10 lat więzienia, więc część się wycofała, a część znalazła nowe źródło dochodów kolejne nielegalne albo no, wątpliwe biznesy e, również związane z, z branżą e, farmaceutyczną. Bo wciąż mm -hmm. słyszymy, że jakichś leków brakuje, tak? Czy to tak. jest właśnie część, twoim zdaniem, tego procederu, tego nielegalnego wywozu, czy to, czy to są się, już jakieś że, innego rodzaju problemy na rynku mi się, że rzeczywiście może to też dotyczyć e, w jakiejś części nielegalnego wywozu, bo wciąż jest lista leków zagrożonych dostępnością. Na tej liście jest ponad 200 pozycji. No i z tego, co, co słyszymy, jest to częściowo spowodowane wciąż nielegalnym wywozem, który jest inaczej skonstruowany, bo, bo pamiętamy, że ten model wywozu leków, tej, tego nielegalnego obrotu, on zmieniał się, dostosowywał się do działających przepisów ale postawiono taką tamę prawną, ustawową, no bo były ustawy, które miały za, powstrzymać ten proceder, tak, co one zawierały, poza tą sankcją oczywiście też, proceduralnie uniemożliwiły taki, taki obrót lekami, że one by z powrotem trafiały A takie najważniejsze. Za granicę. Najważniejsze e, zmiany w przepisach właśnie to jest to zagrożenie karą do 10 lat pozbawienia wolności, ale też zakaz e, prowadzenia działalności hurtowni i Anzazu e, na jednym nipie. Aczkolwiek wszystkie te podmioty, które powstały przed zmianą e, tych przepisów, one dalej funkcjonują. E, w, wiem, że teraz jest około 60-70 takich podmiotów. To się nazywa zestaw. W, wśród osób zaangażowanych właśnie w nielegalny obrót, tak, tak to było określane. Wobec ponad połowy toczy się postępowania to, toczą się postępowania prokuratorskie. Pytanie, jak działa pozostała część, czy pewnie niedługo się dowiemy, czy, czy również jest zaangażowana w nielegalny obrót e, lekami. Ci ludzie, którzy byli zaangażowani w ten, ten proceder, zarabiali olbrzymie pieniądze. Czy coś, wedle Twojej wiedzy, udało się odzyskać? Zabezpieczono jakieś majątki? Państwo odzyskało część z tych środków, które, które zarobili ci przestępcy? Część, w tych mówię, może bazując na tym postępowaniu prokuratorskim, tutaj faktycznie prokuratura zabezpieczyła i, i, i gotówkę, i e, luksusowe samochody. E, tak, a jeżeli chodzi o główny inspektorat farmaceutyczny, ponieważ tutaj również za nielegalny obrót przecież były nakładane kary, to do tej pory z prawie pół miliona nałożonych kar udało się wyegzekwować 18 tysięcy, ale to też za inną karę, aczkolwiek również. Podejrzanego o nielegalny obrót hurtowni, czyli właściwie w tym aspekcie państwo tutaj yy, mhm. no, chyba nie, nie daje sobie rady z, z przestępcami. O. A czy twoim zdaniem w ogóle powinno, jak powinno państwo zwalczać tego rodzaju przestępczość? Czy, czy sama prokuratura i policja wystarczą, czy też powinna, bo to jest bardzo specjalistyczna wiedza, tak? E, wiedza farmaceutyczna, przepisy farmaceutyczne. Ktoś powinien w jakiś wewnętrzny sposób to kontrolować albo nadzorować, żeby. Za chwilę znowu ktoś nie znalazł jakiejś luki w przepisach i znowu nie wymyślił kolejnego pomysłu na to, jak pozbawić pacjentów leków i jak na nich zarobić gdzieś za granicą. Mm -hmm. Pojawiły się pomysły, żeby stworzyć coś takiego jak policję farmaceutyczną. To były głosy urzędników, którzy pracowali niegdyś w GIF-ie, że jest taka potrzeba, żeby byli to ludzie, którzy znają się na przepisach farmaceutycznych i mogli tropić i ścigać tego rodzaju przestępczość, no bo do tej pory mieliśmy do czynienia z urzędnikami, którzy szli do przestępców, często osób, które właśnie tak jak na początku wspomniałam z bogatą przeszłością kryminalną i były to pani urzędniczki, które zdarzały się z, z, z przestępcami I, i często no... Właśnie, może tutaj warto wspomnieć też o, o urzędniku o wojewódzkim, inspektorze farmaceutycznym z Zielonej Góry, który również spotykał się z groźbami różnego rodzaju, popróbował ścigać mafię lekową. Więc na pewno zmiana jest potrzebna. Jest, są potrzebni ludzie, którzy rozumieją przepisy, którzy rozumieją tego rodzaju przestępczość. A czy jakieś śledztwo, które zebrałoby te wszystkie małe postępowania? E, Usystematyzowało tą wiedzę na temat działalności mafii lekowych i być może tą drogą e, udałoby się skutecznie wypełnić tego rodzaju e, działalność. Nie ma takich pomysłów wedle Twojej wiedzy. Nie ma takich pomysłów. E, na pewno dobrym krokiem jest Powołanie koordynatora, który, który nadzoruje te wszystkie z ramienia koordynatora w prokuraturze krajowej. Pani koordynator, właściwie pani taki, prokurator, tak. tak, która nadzoruje wszystkie postępowania, które teraz się toczą. Dzięki temu jest przepływ informacji wewnątrz prokuratury na temat tych podmiotów, które są w, w, w ten proceder zaangażowane. Hmm. Hmm. Czyli tak reasumując, możemy powiedzieć, że zastopowano działalność w dużej mierze mafilekowych. W dużej mierze tak. Yy, prokuratura działa, śledztwa są w toku, część spraw jest w sądzie, jeszcze nie mamy ostatecznych orzeczeń i zobaczymy, czy to uda się, czy uda się w tych sprawach doprowadzić do yy, skazań. A to, czy na rynku farmaceutycznym znowu dojdzie do jakichś rzeczy, które staną się obiektem również zainteresowania dziennikarzy, no to, to poczekamy. Natomiast na pewno. To wiemy, że jest to bardzo lukratywny biznes, rynek, są tam olbrzymie pieniądze i możliwości też olbrzymie, i tutaj powinno wkroczyć państwo, które stworzy przepisy, które nie pozwolą na nic nielegalnego, co finalnie będzie ze szkodą dla pacjentów. I będzie monitorować może te osoby, które niegdyś pracowały właśnie w inspekcji farmaceutycznej, tak jak nasz główny bohater Jacek N, i będą monitorować działalność tych osób. Dokładnie. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem dziękuję. była Kamila Wielogórska, reporterka Superwizjera. Rozmawialiśmy o reportażu prawnik, który handlował wpływami. Ten reportaż mogą Państwo obejrzeć na playerze w zakładce Superwizjera, także na stronie tfn24.pl na tvn 24 go Tam po niego odsyłam. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym podcaście Superwizjera.